staraliśmy się grać dzisiaj wysoko pressingiem, staraliśmy się jak najczęściej te piłki odbierać. Drużyna rekordu dobrze zagrała dzisiaj, wykorzystała praktycznie wszystkie nasze błędy i skutkowało to, że straciliśmy aż 4 bramki dzisiaj. Niestety nie udało się dzisiaj strzelić bramki, ale myślę, że pokazaliśmy się lepiej niż w ostatnich meczach i mam nadzieję, że następny mecz przyniesie wreszcie 3 punkty. Ogólnie dobra mecz, specjalny na temat okazji, mamy dużo, skuteczność. Temat obrona lepszy dzisiaj niż ostatni mecz. Lubawi ok, ale dwa tygodnie temu, no ale dzisiaj pierwsza serwi obrona, robimy dobra, są na ten temat, jestem zadowolony. Strategia nie mamy dużo, ale też strzelamy bramki, so skuteczność na strategia kontynuujemy być bardzo dobra drużyna. No i dzisiaj no, jesteśmy teraz bardzo, mamy problemy na atak, specjalnie kiedy musimy budować atak, no. Kiedy budujemy, kiedy musimy wygrać, jesteśmy teraz w niedobra forma. Nie mamy dobra podanie, nie ma jakości i też na Hiszpania mówimy emborracharnos con la pelota, jest jak jesteśmy pijani, jest piłka. Kiedy jesteś pijani, jest piłka, jest problem. Nie może grać każdy zawodnik blisko na nas bramka, 2-4-5 kontakty, 2-4-5 kontakty, lewa noga nie chce biegać. Mamy jedna strona, która jest pasywna, potem mamy druga strona, która jest więcej aktywna, ale gramy w głowa nie do góra, tylko głowa do parkietu, są czasami łatwe sytuacje i my sam komplikujemy. To ja rozumiem, bo mamy kumulację mecz, bo jesteśmy 2 tygodnie bez. Nie mamy czasu, do reagujemy, ale to będzie na Liga Mistrzów. Liga Mistrzów będzie roda bardzo ciężko mecz, czwarty bardzo ciężko mecz, sobota bardzo ciężko mecz. I jeszcze raz, jesteśmy pijani w piłkę. I zmieniamy to, rozumiemy, o Liga Mistrzów będzie ciężko mecz. Jestem pewny, że jesteśmy bardzo dobra drużyna i ja nie mówię faworytycznie, ale mamy dobry moment, dojemy do Elite Round, ale będziemy 40 minut tylko robimy obrona. I nie chcemy biegać na atak, no. No ogólnie mecz był na kontrol, był dobra, kontrol na prowadzenie. No i nie wiem, jak historia. Dziękuję bardzo Katowice. Zawsze jest dobra hala, dobra atmosfera, dobra ludzi. Powodzenia na sezon. Cieszymy się ze zwycięstwa, że dopisaliśmy 3 punkty. Wiedzieliśmy, że nie będzie tu łatwo. Nigdy nam się tu w Katowicach łatwo nie grało. Widzieliśmy, że Katowice też szukają punktu, też chcą ze wszystkimi wygrywać, bo dla nich każdy punkt jest cenny, więc byliśmy nastawieni na to, że będzie tutaj ciężko, nie będzie łatwo. No i pokazało boisko, że nie było łatwo, mimo że 4-0 wygraliśmy, ale gdzieś Katowice też miały swoje sytuacje i słupek i poprzeczka, także mogło być różnie, dlatego cieszymy się ze zwycięstwa i pracujemy dalej, żeby grać lepiej. Porażka niestety nigdy nie cieszy. Chcemy wygrywać, chcemy punktować. Natomiast największym dla nas problemem jest brak bramek, ponieważ nawet jeżeli w sytuacjach dobrze bronimy, dobrze reagujemy, dobrze pracujemy, no to tak naprawdę dalej nie umiemy tego przeciwnika zachwiać bramką, spowodować, że on jakby nie będzie grał to, co potrafi. No i to jest dla nas ogromny problem. No, dopóki tego nie rozwiążemy, to inne rzeczy będą bardzo trudne. Dziękuję kibicom, dziękuję drużynie przeciwnej i dziękuję bardzo mojej drużynie, bo zostawili kawał zdrowia. Niestety dalej to nie przyniosło efektu.